Seahawks jest znakomitą drużyną. Póki co są poza naszym zasięgiem. Chociaż gdybyśmy wyeliminowali błędy czy w egzekucji ścieżek. Na pozycji skrzydłowego chociażby dzisiaj świetna zapona piłka przez Podlasa. Mamy juniora, który teraz gra z nami normalnie w lidze Estocorno. Też radzi sobie dosyć dobrze, więc musimy grać tym, kim mamy, tak? A na boisku jest 11 zawodników, a nie jeden, więc te straty nie są tak odczuwalne, bo jeżeli każdy zrobi to, co do niego należy, to po prostu te akcje się udają. Zagrywki w 90% są poznane. Większość ludzi już kojarzę i znam. A to na pewno nie było moje 100%. To jest powrót na moją starą pozycję, więc sądzę, że na Szczecin albo na kolejny mecz 9 maja w Toruniu już powinna być optymalna forma. Well, we had a good effort from our defense. Really, I mean, there was a point where they were trying to outscore us. So it was a good total effort, offense, defense, special teams, and really pleased with the effort from all units, first group, second group, guys trying to show us they can play. So pretty satisfied with our result today. Well, I think obviously when you play a team the second time, you, especially like not even a week before, you kind of get a feeling for what the other team's going to bring to the table. So I mean, it's never easy, but I'm saying you're more familiar with your opponent playing them 7 days later. So it's kind of an advantage for both teams to know what they're getting into. In two practices, both teams can't install completely new systems and be good at them. So 3-0, five more games regular season. We got practice Tuesday, got a few weeks off here to get healthy. I think they're gonna be fine. As long as, you know, they take what they learn from these two games, I think, you know, I don't know how the playoff system works, if there's a crossover or if it's divisional, but it's a crossover, yeah. South. So I wouldn't be surprised if, you know, somehow we made it in the playoffs and see Torn again. You know, I'll never count out the, you know, spirit of angels. So, you know, we're playing well at this point of the year and we'll see how it works out a couple months from now. Kawałek roboty jak zwykle zrobił Lew i defense, wbijając właśnie dwa przełożenia. Jesteśmy z tego zawodu, że też special team w końcu robią robotę, że to właśnie bardzo dobrze tryka i mam nadzieję, że w końcu uczyliśmy właśnie mówienie, że są u nas importi i że to nie jest przypadek, tylko naprawdę jesteśmy głodni zwycięstwa i to był tylko wypadek przy pracy, ten finał, bo jedziemy po mistrzostwo po prostu. Cieszymy się też, że nasi backupi, rezerwy też pokazały klasę, że nie było aż takiej dużej różnicy, kiedy wchodziły drugie garnitury, pokazały, że naprawdę są głodni gry i też nie odstępują od pierwszego składu. I dlatego tak to wyglądało, jak wyglądało, że druga połowa to było też zdobywanie punktów. Nie ma co ukrywać, Luke jest naprawdę dobrym zawodnikiem, bardzo szybko pozbywa się tej piłki. W defensywie w boksie robiliśmy w miarę dobrą robotę. Niestety, Luke jest naprawdę dobrym rozgrywającym, plus ma Chambersa, plus jeszcze dobrze wyszkolił sobie swoich receiverów. Także na tym przede wszystkim tutaj skupiła się gra ofensywna, bo to było widać, nie było biegane. Oczywiście, że chcieliśmy zmazać tą plamę po ostatniej porażce. Wiadomo, liczą się playoffy jak najbardziej. Mamy teraz 2-0, w dalszym ciągu mamy szansę na 5-2 w sezonie. Także do tego będziemy dążyli. Dążymy do tego, żeby wygrać teraz już wszystkie spotkania. I na tym się skupiamy teraz. Następny mecz Cougars, dlatego teraz musimy się bardzo mocno do tego meczu przygotować. Skupiamy się także na juniorach. W tym sezonie startujemy z juniorami w rozgrywkach PLF-8 plus PLF-J11. Także będą nasi juniorzy występowali w dwóch, można powiedzieć, ligach. Chcemy zawalczyć z nimi jak najwyżej. Wiadomo, że w PLF-a J8 chcemy wejść co najmniej do finałowego turnieju. Mimo, że naprawdę ciężko pracują. Dostaliśmy szansę w Sopocie. Jesteśmy z tego bardzo dumni, zadowoleni. Mamy szansę rozwijać się. Mamy cały sztab trenerski, który naprawdę bardzo ciężko pracuje razem z nami. Myślę, że Bydgoszcz może być dumna, że ma tak świetnych zawodników. Dbamy o to, żeby nasze wyszkolenie było coraz lepsze. Jeżeli chodzi o Sopot, to jest zupełnie inny poziom, profesjonalne podejście, profesjonalna drużyna. Mamy nadzieję, że godnie reprezentujemy Bydgoszcz na arenie ogólnopolskiej. Jeżeli chodzi o Arczew z Bydgoszcz, wspieramy ich całym sercem. Niestety nasze drogi się rozłączyły, ale jak tylko będziemy mogli, będziemy im pomagać. Była walka do samego końca, nikt nie odpuszczał. Niestety
drużyna Seahawks Sopot była dzisiaj i na ostatnim spotkaniu o wiele lepszą drużyną. A obrona pokazała, że naprawdę z meczu na mecz są coraz lepsi. A niestety nie udało nam się tak szybko dostosować do tutaj wysokich wymagań przeciwnika.